Siemanko, dzisiaj powrót do żywych. 2 tygodnie przerwy od treningu, troszeczkę osłabłem, ale na rozruch sobie postanowiłem zrobić moje maksy. Ja wiem, że to nie są jakieś duże ciężary, tym bardziej, że bardzo dawno nie ćwiczyłem na jakichkolwiek obciążeniach. Zazwyczaj to jakieś pociągnięcia z delikatnym ciężarem, dipy, pompki, tyle. A pod taką sztangę to kilka lat chyba. I postanowiłem sobie zmierzyć swoje maksy, bo chciałbym pójść w tym kierunku, żeby zwiększyć swoją siłę. Ostatnio mój młodszy brat zaczął ćwiczyć. Mówię, kurde, nie no, nie może być lepszy ode mnie. Też zacznę. Też trochę moją siłę wzmocnię, nabiorę trochę masy, bo kurczę, żeby młody mnie przegonił, to tak być nie może. Także Wiktor, nie będzie lekko. Dzisiaj tak, zrobiłem swoje maksy na nogi, znaczy maksy, no tam do 3-5 powtórzeń, żeby zobaczyć ile maksymalnie podniosę. Napomknę tylko, że nóg nie ćwiczyłem nigdy. Ja to zawsze byłem team bocian, biceps, klata, plecy, barki, nogi nie, nogi B. Ale nie ma co ukrywać, takie patyczki to trzeba by to jakoś wzmocnić. Tym bardziej, że brat też zaczął kłócać ze sztangą, także nie będę gorszy i robię też nogi. Dzisiaj zrobiłem sobie nogi, klatkę też na maksa, ile tam 3-5 powtórzeń i raz sobie spróbowałem martwy ciąg, ponieważ mam kontuzję ogólnie tam pleców w lędźwiach, nie powinienem robić ani martwego ciągu, ani przysiadów i już wiem, że nogi będę ćwiczył na suwnicy jakoś inaczej i tylko raz na miesiąc, raz na 2 miesiące sobie sprawdzę ten maks na nogi, bo bardzo mnie jednak bolą te lędźwia. Ograniczenia ruchowe, no fizjoterapeuta mój odradza, także będę się tego trzymał i nie będę robił nóg na sztandze. Martwy też odpada, bo jednak no boli. Co tylko raz spróbowałem, czy podniosę setkę. Czy podniosłem? Zobaczcie, no bo kiedyś robiłem serię setką, a teraz wyszło jak wyszło. Ogólnie cel jest taki, na przysiad podnieść 100, nigdy, no, nigdy nie robiłem nóg. I dzisiaj zobaczymy, no wiem, że kiedyś wziąłem sobie 70 na przysiad. Wiem, że to jest śmieszny ciężar dla większości, ale dla mnie to jest duży. I kiedyś usiadłem z tym, pamiętam, dałem radę to podnieść. Na klatę najwięcej podniosłem na raz 95 kg, setki nigdy nie podniosłem, także cel jest 100 na przysiad, 100 na klatę. Dzisiaj zobaczymy, ile mi brakuje. Nie przedłużając, zobaczcie, jak to wyszło. Ja już jestem po rozgrzewce. Zaczniemy sobie od nóg, tak jak wspomniałem. Potem polecimy klatkę i potem zobaczymy sobie martwy ciąg, chociaż nie powinienem ze względów prozdrowotnych, ale jakiś tam ciężar, zobaczymy, jak to wygląda. I lecimy. Tutaj stoi sztanga. Zaraz będzie wyrzucone w górę wszystko. 60, 70. O, sztanga się będzie uginała pod magicznym ciężarem. Lecimy. Trochę śmieszne, bo 20 kilo i nogi miękkie.
Wow. Poszło 5 razy, mogło pójść więcej, ale powiem wam, czuję już te plecy tutaj. Ten jednak odcinek lędziowy to boli. No taka zabawa teraz, moim ciężarem łącznie ze sztangą było 60. Tutaj fajnie, bo się dorzuca te klocki. Ciężary to takie duże, nie? Nie było, on 20-30 kg dokładał, a dokład 10-5. Crossfit. Jednak 70 to już za dużo. 4 razy, ten czwarty taki niedokładny. Czyli tak, na tym skończymy sobie nogi. Tak jak miało być, tak max 3 powtórzenia były, czyli zaliczmy tą 70. No wiem, że już będzie bolamy ten odcinek lędźwiowy, to wiem, że nogi będę sobie ćwiczył na suknicy i tam raz na miesiąc sobie sprawdzę po prostu maxa, tak jak dzisiaj. Czyli nogi kończymy z 70, bo tam jest 20 sztanga i 50 na kiju. Ja wiem, że kobiety podnoszą więcej, nie wstydzę się. W sumie to nigdy nie miałem więcej założone niż 70 kg. No to lecimy po swoje, czyli 100 do końca, no to jest 100 do wakacji. Taki mały cel. Teraz sztanga. Doszliśmy do 70. Tam było 6 razy. Czyli mam klatkę silniejszą niż nogi. Timbocian. Dobra, teraz mamy 75. I myślę, że to tak na tym chyba się skończy. Kusi ta 80, to jeszcze dołożę.
80 na 5 razy, czyli jest lepiej niż sądziłem. Powiedzmy, że jestem średnio zadowolony, ale no, pozytywnie zaskoczony. Dobra, skończyliśmy Hnoki, Lipa, Klata. Nie najgorzej. I teraz lecimy, sprawdzę co tylko martwego, czy setkę podniosę, bo jednak czuję te lędźwia. No tylko tak, seteczka, żeby podnieść. Kiedyś to robiłem seteczką serię. Tak jakoś. I puszczałem już plecy przy takim małym ciężarze. Dawno nie robiłem. Cienko, ale nałożę sobie tą setkę i zobaczymy. Raz. Damn, son! Co nie pójdzie? Ale już myślałem, że nie podniosę. Kurwa, setka, nie mogę podnieść. Już się wsadzę się w kurzu. Kiedyś podnosiłem, a teraz... Nie szło, no ale... No, mój fizjoterapeuta nie będzie zadowolony. Adrian, sorry, nie patrz, nie oglądaj. Tylko raz. Już nie podnoszę. Dobrze, chociaż w jednym boju. Poszło 100. Dla 10-latka będę silny. Dla 12-latka na równi. 13-latek powie, ale cienias. Ile podnosi? Tyle co ty. Zrobimy sobie jeszcze kilka ćwiczeń. I lecimy na obiad do teściowej. Pamiętajcie, drogie dzieci, zawsze odkładać ciężar na swoje miejsce. I jak? Podobało się? To były moje maksy, wiem, to nie jest jakiś duży ciężar, ale dla mnie jest satysfakcjonujący. Przede wszystkim nogi. No, tutaj mogło być lepiej, ale że... Napomknę, że jeszcze raz, nigdy nóg nie ćwiczyłem, to 70 kg to nie jest taki najgorszy wynik.
Kiedyś ogólnie miałem właśnie 70 zarzucone, nie pamiętam ile podniosłem. Dzisiaj może być. Ogólnie plecy mi wysiadają właśnie przy tych przysiadach. Tu czułem te lędźwia i wiem, że będę musiał odpuścić sztangę, suwnica, jakieś inne ćwiczenia, ale nie właśnie sztanga, bo nie mogę robić takich przeprostów, tak samo na martwy nie mogę. No bolą te plecy, fizjoterapeuta odradza, także jakoś inaczej będę to wzmacniał, a raz na miesiąc, może na 2 miesiące sprawdzę sobie swój max, żeby dojść do swojego celu. Czyli 100 kg na nogi i 100 kg na kratę. Nigdy tyle nie podniosłem, a tą setkę magiczną, dla mnie setkę chciałbym przekroczyć, to już by było coś dla mnie. Ja ogólnie nie idę jakoś tak w mega, żeby być jakimś koksem i żeby dużo podnosić, tylko tą setkę chciałbym sobie podnieść tak dla siebie. Bardziej mnie interesuje właśnie boks. I następne odcinki będą już z boksu. Wiem, że jeszcze na pewno się wplecze jakiś odcinek. Wplecie odcinek z moich maksów na podciąganie z obciążeniem i dipy z obciążeniem również. Kiedyś podchodziłem pod to, wynik też nie jest jakiś oszałamiający, ale to Wam niedługo pokażę w następnych odcinkach. A teraz boks. 2 tygodnie przerwy były, trzeba nadrobić. Mam kilka rzeczy do załatwienia i wyjaśnienia z kimś. Zobaczycie, co tam będzie się działo. Jeżeli jesteście ciekawi, obserwujcie, śledźcie. I na dzisiaj to tyle. Brat, widziałeś moje maksy? Widziałeś. Myślę, że nie podniesiesz jeszcze tyle, co ja. W ogóle wspomnę, że właśnie moją motywacją jest brat, bo zaczął ćwiczyć. Mówię, nie będę gorszy od niego. Wiktor, nie dam się. On mnie goni, robi teraz mega progresy. Mówię, nie mogę być gorszy od brata. No, jest przystojniejszy ode mnie. W czymś muszę być lepszy. Wiem, że walki też ćwiczył, ale myślę, żebym cię cały czas poskładał, młody. Ale siłowo też chcę być lepszy od ciebie, także nie ma lekko. Broń się. Znaczy, sorry, ja się bronię. Myślę, że nadal jestem silniejszy, ale już może to być niedługo. Wiem, że się rozwijasz, tam pisałeś. Także myślę, że jeszcze takich ciężarów nie podniesiesz, ale już niedługo może. Ja nie spocznę na laurach, będę się cały czas rozwijał, także goń, dobra. Nie przedłużając, jest ładna pogoda, cieszcie się, kurczę, weekendzik, fajnie. Jak chcecie, to się napijcie, jak nie chcecie, to idźcie potrenować. Ja idę teraz na obiadek do teściów. Trzymajcie się, przypinka na koniec. W kurtce jest większy zawsze biceps. Na razie.